Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. Moimi Państwa gośćmi są w tym wydaniu redaktorzy naszego dziennika. Pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. I pana redaktor Sławomir Jagodziński, szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. Tragiczny był gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w minioną niedzielę. Podczas koncertu został zaatakowany przez nożownika prezydent miasta. Napastnik zadał Pawłowi Adamowiczowi kilka ciosów. Mimo wysiłku lekarzy mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł następnego dnia w szpitalu. W tej chwili trwają uroczystości żałobne. Jutro pogrzeb. To było tak zwane światełko do nieba Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie przebywał prezydent Gdańska i właśnie wtedy rozegrał się dramat. Tuż przed godziną 20 na scenę wbiegł mężczyzna i ugodził prezydenta miasta Gdańska nożem. Chwilę przed godziną 20, czyli chwilę przed końcem odliczania, w trakcie samego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprawca wbiegł na scenę. Zanim został zatrzymany, zdążył wykrzyczeć kilka słów. Halo! Halo! Nazywam się Stefan Wimot! Siedziałem w niewinnym więzieniu! Zatrzymany to 27-letni mężczyzna z Gdańska. Paweł Adamowicz został 3 razy pchnięty nożem. Był to nóż, który miał ostrze 14,5 cm. Prezydent Adamowicz przeszedł 5-godzinną operację, po której pozostawał w bardzo ciężkim stanie. Walczymy. Pomimo wysiłków lekarzy, Paweł Adamowicz zmarł z powodu niewydolności wielu narządów uszkodzonych w czasie ataku. Miał 53 lata. Obecnie trwa śledztwo w sprawie jego zabójstwa. Naszą rolą i moją jako prokuratora generalnego jest zapewnić, aby w tej sprawie było prowadzone rzetelne, profesjonalne śledztwo. To naprawdę jest szokujące, że na oczach tylu ludzi, dzieci, można zamordować człowieka. Szanowni Państwo, no właśnie, tutaj jest dyskusja o tym, dlaczego ten człowiek, ten napastnik wszedł w ogóle na tę scenę i dokonał czegoś takiego okrutnego, okropnego. Oczywiście, że rzeczywiście ta pierwsza reakcja to dla wszystkich pewnie, którzy śledzą na bieżąco informacje w Polsce czy na świecie, no było pewnie zaskoczenie, jak mogło dojść do takiej sytuacji, na takiej no, charytatywnej imprezie, pokojowej można powiedzieć. I myślę, że od niedzieli pojawia się raczej coraz więcej pytań niż odpowiedzi, na które trzeba sobie no, jak najszybciej i jeśli się to da, na ile się to da odpowiedzieć, dlatego że no, bo to zostaje pytanie o to, jak chronione jest bezpieczeństwo i osób publicznych, i nasze, bo przecież na takie imprezy, nie mówię już tutaj o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale przecież takich imprez jest szczególnie w dużych miastach bardzo wiele organizowanych. Czy rzeczywiście są tam podjęte takie środki bezpieczeństwa, które pozwalają wszystkim obywatelom czuć się bezpiecznie. No właśnie ta firma ochroniarska no, nie spełniła swojego zadania absolutnie. Właściciele tłumaczą się, że no, to nie była impreza masowa, rzeczywiście nie była, więc te rygory bezpieczeństwa były obniżone. No ale czy to tak właśnie powinno być, że przy takiej wydarzeniu, gdzie jest dużo dzieci, w ogóle dużo ludzi, przecież mogą pojawić się na różnego rodzaju zagrożenia. No przede wszystkim obecność prezydenta na takiej imprezie, na scenie, no powinna tutaj organizatorów jednak skłaniać ku temu, żeby to zabezpieczenie było przynajmniej na ten czas obecności prezydenta na scenie większe. Tak zresztą dzieje się w przypadku różnych uroczystości z udziałem najwyższych władz w państwie, że nie zawsze to zabezpieczenie jest na całą imprezę tak duże, ale na czas obecności głowy państwa czy ministrów, czy premiera, no, ono się zwiększa w jakimś stopniu. No, tutaj widać było, no, to było przerażające. Oczywiście sam mord jest przerażający, ale to, że sprawca jeszcze przez, ktoś wyliczył 90 sekund, chodził po scenie z mikrofonem, jakieś słowa mniej lub bardziej dorzeczne albo niedorzeczne wykrzykiwał i tak właściwie wielu się patrzyło na niego, nikt nie reagował. No, po takim no,
właściwie równie to było porażające, jak sam akt tego ataku. Że doszło do takiej sytuacji, to pewnie jest zestaw wielu czynników, natomiast rzeczywiście takim jednym z pierwszych grzechów jest to, że no nie była to impreza masowa jednak, tak? Wtedy się rządzi to innymi prawami i te wymogi bezpieczeństwa są o wiele bardziej rygorystyczne. Tutaj no często decydują niestety oszczędności, nawet specjaliści mówią, że tak naprawdę prawo generalnie jest dosyć dobrze skonstruowane i raczej chroni, prawda, bezpieczeństwo takich imprez. Natomiast tutaj to, że zdecydowało tak naprawdę prawo w tym wypadku prawo o ruchu drogowym, tak, bo to tam został zajęty po prostu pas jezdni i na tej podstawie pilnowano tych ludzi. Wtedy potrzeba mniej ochrony, no mniej pieniędzy wydać tak naprawdę na tą ochronę. I tutaj też pytanie o stan tych firm ochroniarskich. Tak, no tutaj po tej kontroli widać już, że coś było nie tak, że ta firma chyba nawet nie miała specjalnie takiej konkretnej siedziby, gdzieś tam znajdowała się w czymś mieszkaniu, przynajmniej wskazane było jako adres siedziby. Mhm. Ci ludzie podobno, którzy też tam byli jako zatrudnieni jako ochroniarze, to tak naprawdę byli ludzie z ulicy, tak, nie mieli potrzebnych wymagań, potrzebnych spełnionych kryteriów, także to na pewno się mści teraz. Ale też warto zapytać o tego człowieka, który dokonał tego mordu. Kiedy przyglądaliśmy się tym zdjęciom z tego, co się działo na scenie, no to widać było, że to jest człowiek, jakby był bardzo dobrze przygotowany. On z taką precyzją w odpowiednim momencie zaatakował, zadał te ciosy, które właściwie od samego początku były śmiertelne. I tu jest też, no, kim ten człowiek był tak naprawdę. Dlatego tutaj takich bardzo łatwych, trzeba się strzec może takich bardzo łatwych odpowiedzi w tej sytuacji. Dlatego, że sprawa, im już troszeczkę emocje opadają, no oczywiście jeszcze jutro jest pogrzeb, ale myślę, że to jeszcze ten czas po pogrzebie będzie czasem też dobrym, żeby tą sprawę analizować, dlatego że z jednej strony się mówi, że i to potwierdzają służby więzienne, że ten człowiek się leczył psychiatrycznie, że była zdiagnozowana schizofrenia. To jest jedno, ale z drugiej strony jego zachowanie na scenie, jego sposób zadawania ciosów, specjaliści zwracają uwagę, że to był człowiek, który wiedział, co robi. On wszedł na scenę, żeby zabić. I, no i to też nie jest wiedza wlana, tylko to jest coś, co gdzieś musiał nabyć. Ktoś go musiał tego nauczyć. Czy to było przed więzieniem, czy to było w trakcie więzienia? Trudno powiedzieć. To by też wskazywało na to, że ta precyzja właściwie, z którą dokonano tego mordu, ten odpowiedni moment i właśnie zadawanie ciosów, mogłoby też wskazywać, że on nie działał sam, tak? No bo wydaje się to dziwne, że zostało to tak przez człowieka bądź co bądź chorego psychicznie, skoro schizofrenia jest, chociaż był za poprzednie przestępstwa wskazywany jako osoba poczytalna, tak? Ta schizofrenia nie zwalniała go z tej odpowiedzialności karnej, ale jednak spędził 5 lat w więzieniu, mógł się tam wiele nauczyć i no później jednak też być może służby coś przeoczyły, no o tym się na pewno dowiemy. Ale też właśnie coraz więcej się pojawia informacji takich, że ten człowiek, on był związany z różnymi grupami przestępczymi. Nawet jedna stacja podawała, że był członkiem jakiegoś gangu i pojawiają się informacje, że on już od wielu, wielu lat był człowiekiem od brudnej roboty. Oczywiście nie na taką skalę i nie dopuszczał się takich okropnych przestępstw jak właśnie zabójstwo, ale to było jakby wdrażanie się w ten przestępczy świat. No i pytanie właśnie, czy działał sam, czy ktoś inny tutaj jeszcze jest za to odpowiedzialny. Dlatego tak jak powiedziałem, tak zadowolenie się taką prostą odpowiedzią typu właśnie a chory człowiek, no tutaj trzeba być ostrożnym. Myślę, że tutaj ten czas żałoby minie i te wszystkie wątki, łącznie z tym, co ten człowiek przez ten tam ponad miesiąc od wyjścia z więzienia robił, bo to też jest ciekawy czas i z kim się spotykał, z kim współpracował, też z czegoś żył. Mimo wszystko wypadałoby monitorować takie osoby, tak, po wyjściu z więzienia. Ja tu dzisiaj po konferencji ministra Szumowskiego i
chyba głównego konsultanta do spraw psychiatrii wiemy, że tak naprawdę ci ludzie nie wiemy do końca, co się z nimi później dzieje, czy oni się leczą, czy nie leczą. I jednak mimo wszystko no, osoby, które w jakiś sposób no, były związane z tym systemem penitencjarnym poprzez to, że odsiadywały wyroki w zakładach karnych, no, powinna być nad nimi jednak jakaś piecza, oni nie powinni być pozostawieni sobie. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy no, właściwie my także jesteśmy w jakiś sposób inwigilowani, no, chociażby poprzez użytkowanie telefonów komórkowych, że to nie jest trudne, żeby naprawdę pilnować takich osób, które no, są dosyć niepewne, tak? No tak, ale w związku z tą śmiercią, z tą tragedią jest też taka dyskusja na temat politycznego dyskursu w Polsce. Mówi się o tym, że Pawła Adamowicza zabiła nienawiść. No to jest jedna z takich, w pewnym sensie tak. Natomiast no są też tego typu oskarżenia, jak na przykład oskarżenie pana wicemarszałka Senatu z Platformy Obywatelskiej Bogdana Borysewicza, który mówi, że to był mord polityczny. No, proste skojarzenie. Pan Paweł Adamowicz był kojarzony z opozycją, był krytykowany przez ugrupowania rządzące. Ale był też krytykowany przez ugrupowanie, które teraz bardzo się z nim utożsamia. A przecież był mimo wszystko bardzo bliski ideowo tym ludziom. No, był przecież tak naprawdę no, człowiekiem Platformy Obywatelskiej. Po prostu w momencie, w którym przestał być wygodny dla Platformy, w związku z tam, prawda, z różnymi problemami i zarzutami prokuratorskimi, tak, które się pojawiły w pewnym momencie. No, został wystawiony przez Platformę inny kandydat na prezydenta, ale tak naprawdę no, Platforma też była krytykiem Pawła Adamowicza i tu nie ma się co w ogóle zastanawiać nad tym, że to jest... No, generalnie nic nie wskazuje na to, by za Stefanem W. stały jakieś siły polityczne, które mogłyby no, przyczynić się do tego, że został jakoś nakierowany na osobę Pawła Adamowicza. To na razie jest no, jakby zły trop. No właśnie, ale powiedzieliśmy o mordzie, mówimy o tym strasznym wydarzeniu, które skądinąd wstrząsnęło z Polakami. Zresztą nasz naród w takich sytuacjach bardzo potrafi się tutaj znaleźć i bardzo tutaj reaguje właściwie. I tutaj się pojawia problem, dlatego że te emocje, które wzbudził ten mord, bardzo szybko zostały, przynajmniej próbuje się je, no może nie zostały, próbuje się je wykorzystać politycznie. I ta wypowiedź, którą pan redaktor przeczytał, byłego marszałka Senatu Borysewicza, no to o tym świadczy. Zresztą nie tylko on. W prasie się pojawiało kilka takich oskarżeń. No właściwie nawet nie pytań, tylko wprost twierdzeń, że to był mord polityczny. No, opozycja ma prostą narrację. Po prostu jeżeli świętej pamięci Paweł Adamowicz był kojarzony z opozycją, z Platformą Obywatelską, no to najprostsza narracja jest taka, że za jego mord odpowiada w takim razie cała ekipa rządząca. No i ta narracja w tym kierunku i poszła. Jest to, powiem, użyję takiego słowa, obrzydliwe, dlatego że cały ten tydzień żałoby i troszkę jednak takiego szoku w Polsce związanego z tym wydarzeniem, no został zakrzyczany troszeczkę poprzez taką kolejną wojenkę polityczną. Jedna strona sceny politycznej z drugą zaczęła się przerzucać, kto więcej wzbudza nienawiści i agresji w życiu społecznym, podczas gdy my wiemy, że tak właściwie taka brutalna polityka w gruncie rzeczy chyba pasuje wszystkim. Oprócz naród tego za bardzo nie lubi, ale tym głównym graczom panie redaktorze, chyba trochę pasuje. Ja mówię troszeczkę prowokacyjnie, bo każdy się wyprze tego, co ja tutaj im, co ja mówię, że to pasuje, ale to, że jeszcze sprzed katastrofy smoleńskiej taki styl uprawiania polityki jest cały czas na czasie, to znaczy, że jednak komuś to pasuje chyba. Komuś pasuje, bo też jeśli prześledzimy zwłaszcza internet, to im bardziej taki wpis jest agresywny,
to tym więcej jest zainteresowania tym wpisem. No i to jest, dotykamy tutaj też takiego bardzo ciekawego wątku, jak współczesne media. Współczesne media żyją emocją. Najlepiej jak się, dla pana redaktora najlepiej było, jakbyśmy się tu pokłócili. To wtedy by było najwięcej odsłon. Ale my ja tego unikamy. Mówię to przekornie, dlatego że po prostu im więcej emocji jest, nawet zapraszając rozmówców, bardzo skonfliktowanych, to wtedy program w cudzysłowie jest ciekawszy. No bo chodzi o wzbudzanie emocji. Nie chodzi, a powinno chodzić o odkrywanie prawdy. No ale to już dotykamy innego tematu. Ale to wtedy i redaktorzy, i wydawcy patrzą na oglądalność, na dokładnie słupki i się tym dokładnie kierują. No też wiele osób niestety tym niestety dzisiaj się na tym polega, żyje, że ktoś wpisze coś na jakiś portal czy media społecznościowe. Im to jest mocniejsze, tym jest wtedy, prawda, większy wydźwięk. Później komentarz, jeden komentarz rodzi drugi komentarz i niestety to się wszystko nakręca. I podobnie jest pewnie teraz w tej sytuacji. Jeżeli ja słyszę jakieś porównania zabójstwa prezydenta Adamowicza do zabójstwa prezydenta Narutowicza, czy nawet pojawiały się głosy, że to jest jak mord na księdzu Jerzym Popiełuszce, no to już jest naprawdę jakaś ogromna przesada i rzeczywiście no to już jest tak posunięte daleko, że właściwie nie wiem, czy to nie jest jakieś szaleństwo, tak? No ale w tym szaleństwie może jest oczywiście ta metoda, tak? O której się zawsze mówi. No w każdym bądź razie jest 20 bodajże osób aresztowanych za szerzenie mowy nienawiści w internecie, za agresywne wpisy. Chociaż to się policja mówi, że to nie są za szerzenie mowy nienawiści, tylko za nawoływanie do przemocy. Dmuchać, tak, na zimne, bo z pewnością no to nie jest wygodna sytuacja, szczególnie w roku wyborczym. A Platforma pewnie wykorzysta to jako takie paliwo dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo cokolwiek w tej sprawie będzie nie tak przeprowadzone, jeśli chodzi o śledztwo, no to całe odium krytyki spada na rządzących, bo to oni mają wszystkie narzędzia potrzebne do wyjaśnienia tej no tak, sprawy. Tylko w tym wszystkim trzeba zauważyć jednak pewną dozę obłudy, bo na przykład teraz mamy w Warszawie inicjatywę prezydenta Warszawy, żeby do ferii we wszystkich szkołach przeprowadzić lekcje właśnie dotyczącą problemu mowy nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze do niedawna, właściwie do ostatnich dni w Teatrze Powszechnym był spektakl, jest, w którym jedna ze scen to było zbieranie pieniędzy na zabójcę Jarosława Kaczyńskiego. Ta scena została usunięta po tym wydarzeniu z Gdańska. Na jeden spektakl, tak. Nie wiadomo, czy nie wróci. No i teraz jest pytanie. Tam w teatrze jest wolność słowa, a dzieci się przestrzega przed mową nienawiści. No, czy to nie jest obłuda? No i tak, i też pytanie, co jest mową nienawiści, czy jakakolwiek krytyka, zwłaszcza no tak, postępowych ideologicznych poglądów, nie będzie podciągnięta pod inkryminowaną już w pewnym momencie mowę nienawiści. No to jest bardzo poważny problem, który myślę, że czeka nas na rozwiązanie i na dyskusję. Szanowni Państwo, dziękuję za tę dyskusję w tym temacie tragicznym i bolesnym. Przejdźmy do kolejnego tematu tego tygodnia. Brytyjska Izba Gmin odrzuciła porozumienie zawarte przez rząd Theresy May z Unią Europejską w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty unijnej. Przeciw umowie było 432 posłów, za 202. To najgorszy wynik, jaki rząd brytyjski uzyskał w parlamencie od dziesięcioleci. Przeciw umowie było ponad 100 posłów z partii konserwatywnej. Wynik głosowania oznacza coraz bardziej realny, twardy Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy. Brytyjska Izba Gmin zagłosowała przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Za było 202 posłów, przeciw głosowało 432. Choć wynik głosowania nie sprzyja brytyjskiej premier, to ta nie zamierza się poddać. Uważam, że moim obowiązkiem jest wywiązać się z tego, za czym opowiedzieli się Brytyjczycy w referendum i zamierzam to zrobić. Każdy dzień, który mija bez rozwiązania tej kwestii, oznacza więcej niepewności, więcej goryczy i więcej urazy. Rząd usłyszał, co dziś powiedziała Izba Gmin, ale proszę członków ze wszystkich stron Izby, aby wysłuchali Brytyjczyków, którzy chcą rozwiązać tę sprawę. Zapraszam Was do współpracy
współpracy z rządem, aby to osiągnąć. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii 29 marca. Jeśli do tego czasu nie zostanie wypracowane porozumienie, Brytyjczycy opuszczą wspólnotę bez żadnej umowy. Opcja No Deal Brexit będzie miała konsekwencje gospodarcze dla całego kontynentu. No właśnie, co dalej z Wielką Brytanią, co dalej z Unią Europejską? Czy Państwa zdaniem będzie tak, że rzeczywiście tej umowy nie będzie? Pani redaktor. No, wszystko na to wskazuje, że nie będzie to takie proste. Dlatego, że w ogóle to całe porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią rodziło się w wielkich bólach przecież. Theresa May do końca nie była do niego przekonana. Miałam takie odczucie, wrażenie i po tym, co się czytało, też nie wskazywało na to, że ale no musiała, tak, bo przecież ten wielki dzień i koniec, prawda, marca zbliża się wielkimi krokami, kiedy to oficjalnie powinny wystąpić z Unii Europejskiej. Więc tu tak naprawdę każdy scenariusz jest możliwy i widać to szczególnie po tym, co się wydarzyło w parlamencie, w Izbie Gmin. Dlatego, że no, Theresa May jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony ma tych przeciwników, znaczy bardziej eurosceptyków, prawda, ale też z drugiej strony są ludzie, którzy nie chcą wyjścia i nie podoba im się też ta umowa, to porozumienie, które no, trudno powiedzieć, bo Unia mówi, że nie będzie renegocjacji, że w takim kształcie, jakim jest, oni nic więcej ale nie zrobią. W niczyim interesie nie jest wyjście bez umowy, bo tylko najprawdopodobniej Unia Europejska przeszarżowała. To nie jest tak naprawdę umowa dwustronna, z tego co wiadomo, tylko bardziej tutaj chroni interesy Unii Europejskiej. Narzucony deal. Mhm. I teraz to się wszystko mści i dlatego no, każdy scenariusz jest w tym wypadku możliwy. No prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przesunięcie terminu tego Brexitu, bo na pewno ta umowa nowa nie zostanie do tego czasu wynegocjowana. Natomiast pytania, co dalej z Wielką Brytanią, Wielka Brytania sobie poradzi. To, że nie zaakceptowali tego porozumienia, jest proste. No, po prostu uznali, że to jest dla nich niekorzystne. Oni zawsze tak postępowali. Natomiast ja bym tutaj na drugą część pytania pana redaktora zwrócił uwagę. Co dalej z Unią Europejską? Dlatego, że oczywiście można tutaj tą dyskusję nawet prowadzić w nieskończoność i rozważać, jakie będą konsekwencje gospodarcze dla Wielkiej Brytanii. Czy Wielka Brytania w ogóle się ostoi jako jedność, bo tutaj już Szkocja, już Irlandia Północna daje sygnały, że może jednak do Irlandii by się przyłączyła. Tutaj jeszcze Walia jest, więc to z jednej strony można oczywiście to kontynuować. Natomiast ja myślę tak, że Wielka Brytania sobie poradzi. To jest bogaty kraj i mówią o 10% spadku wartości funta po twardym Brexicie. Wróżę na kilka miesięcy, Natomiast albo i nie. W sytuacji, gdyby mieli euro, prawda? Tak. Przecież po referendum też było, że tak. Waluta tąpnie i wcale nie tąpnęła. I wcale nie tąpnęła. Dlatego pytanie drugie, wrócę do początku mojej wypowiedzi, jest chyba bardziej. Co dalej z Unią? Dlatego, że to nie pada z ust często. Natomiast wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, powiem to jest taki trochę początek końca Unii. W takim kształcie, jak my znamy tą Unię. Dlatego, że opuszczenie tak wielkiego kraju i tak wielkiego płatnika do kasy budżetu Unii, no nie może być niezauważone. I można różne rzeczy zakrzykiwać, ale właściwie to jest tak, że Unii bardziej chyba powinno zależeć na tym, żeby się dogadać z Wielką Brytanią, niż odwrotnie. Tym bardziej, że widać, że to już ta Unia to nie jest taki monolit, prawda, jak kiedyś i mówienie jednym głosem, to tutaj jest taką raczej rzadkością. Widzimy to po tym, co się dzieje na Węgrzech czy we Włoszech, to już nie jest jednak monolit, więc będzie o wiele trudniej. Każdy jest raczej nastawiony i nawet społeczeństwa, prawda, widzą, że tu jest coś nie tak i te powiedzmy eurosceptyczne ugrupowania zaczynają wygrywać i mieć przewagę w państwach, które były też takim jądrem Unii często, więc no to będzie trudne, żeby przekonać do tego projektu, jeśli rzeczywiście on nie zostanie zreformowany. I być może ta umowa, którą przedstawiła Unia Europejska Brytyjczykom, miała to zadanie, aby zniechęcić
maksymalnie wszystkie inne kraje, dokładnie, aby nie przeszło im przez głowę jakiś pomysł exitu jakiegokolwiek. A to jest, myślę, że jeden z ważniejszych wątków tej naszej dyskusji o Wielkiej Brytanii, dlatego że zbyt łatwe odejście takiego kraju jak Wielka Brytania, zbyt łatwe dogadanie się, zbyt łatwe przegłosowanie wszystkiego, byłoby zbyt dobrą reklamą dla kolejnych krajów, którym by to przyszło do głowy. No, tylko kto na tym zyska, kto na tym straci. A teraz przejdźmy do ostatniego tematu naszego programu. W Panamie rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Są tam już pierwsi młodzi pielgrzymi, w tym pielgrzymi z Polski, a wśród nich są uczestnicy rejsu Daru Młodzieży. Jest też tam nasza ekipa telewizyjna. Boga można wielbić na różne sposoby. Można się modlić, można śpiewać, a można także tańczyć. I właśnie to robią uczestnicy rejsu niepodległości, choć w dość nietypowym miejscu, bo nad Oceanem Spokojnym. Ta scenaria jest niesamowita. Tańczymy na plaży, też fajna forma jakby chwalenia Boga właśnie w innym miejscu niż sala gimnastyczna, czy powiedzmy jakaś sala do ćwiczeń. Dlatego to dla nich wyjątkowa chwila. Jednak jest możliwość bardzo rzadka, aby móc wystąpić na Światowych Dniach Młodzieży przed tyloma młodymi osobami i jakoś przekazać swoje świadectwo. Zajęcia z uczestnikami rejsu niepodległości prowadzą tancerze ledniccy. Zarzucamy sieci, tak jak rybacy wypływali na wodę, tak samo i my wypływamy na głębie. Właśnie młodzi ludzie wypływają na głębie. Rzeczywiście szykuje się wielkie wydarzenie dla Kościoła i dla młodych ludzi. Panie redaktorze, pan pilnie śledził przygotowania do tego wydarzenia. Z Polski bardzo duża będzie grupa. Tak, tak. To uporządkujmy temat. Więc tak, teraz w Panamie trwają tak zwane dni w diecezjach, czyli młodzi, którzy się tam udali, oficjalnie zarejestrowani, rozjechali się po panamskich diecezjach, parafiach, rodzinach i tam ten czas do bezpośredniego już spotkania w Panama City ze wszystkimi przeżywają. Zresztą bardzo, bardzo owocnie i bardzo mile. Zresztą przykład tutaj był na filmie. Kiedy się udają na centralne uroczystości? Poniedziałek, wtorek to jest dzień, kiedy będą się zbierać już w jednym miejscu i tam większość z nich, jak nie wszyscy, będą zakwaterowani w rodzinach w stolicy Panamy. I później już oficjalne rozpoczęcie we wtorek i w środę do Panamy wyrusza Ojciec Święty z młodzieżą. Po raz pierwszy spotka się w czwartek wieczorem, po południu. Oczywiście tutaj mamy różnicę czasową, więc ja tak operuję naszym czasem, ale to będzie troszkę inaczej. Właściwie ich czasem, bo u nas to będzie troszkę inne godziny późniejsze. No i później już jest spotkanie, Droga Krzyżowa w piątek i główne spotkania z Ojcem Świętym, czuwanie sobotnie. Za tydzień oczywiście i w niedzielę główne. Natomiast jeśli chodzi o ten rejs niepodległości, no to tu widzieliśmy młodzież, która uczestniczyła w tym rejsie, ale musimy wiedzieć, że to jest rejs sztafetowy, że młodzież płynęła w określonych odcinkach na tym rejsem i sam statek z Dar Młodzieży, z młodzieżą, tą ostatnią grupą, dopłynie do Panamy we wtorek. Zresztą wokół tego statku będzie cała promocja polska też zorganizowana, dlatego że już teraz te grupy, które dotarły do Panamy, a już płynęły tym statkiem, przygotowują właśnie taki program artystyczny na powitanie tego statku. Także to bardzo, bardzo jeszcze raz podkreśli to stulecie niepodległości, bo dlatego, że ten statek właśnie z takim hasłem płynie i jego cel to Panama, ale opłynął całą ziemię. Ja myślę, że to dobrze, że są te Światowe Dni Młodzieży. To był świetny pomysł Jana Pawła II, bo to tak naprawdę nie jest tylko święto młodych, ale święto całego Kościoła, dlatego że jednak ci młodzi są przyszłością tego Kościoła. Musimy o tym pamiętać, żeby właśnie w nich inwestować jak najwięcej. I takie spotkania, myślę, bardzo przybliżają. Oprócz tego, że mają, tak jak widzieliśmy na materiale, dosyć radosny charakter, ale pamiętajmy, że tam są też spotkania formacyjne, modlitewne. Jest msza święta, no i jest tam Ojciec Święty, który na pewno skieruje wiele ważnych słów do młodzieży. Myślę, że hasło też jest ważne. No tak, i miejsce, dlatego że pamiętajmy, że to jest Ameryka Środkowa, w ogóle Ameryka Łacińska, gdzie jednak ta sytuacja młodzieży jest dramatyczna.
Jest, niech mi się stanie tak, według słowa Twego, to jest wskazanie na tą... Tak, oto jest służebnica Pańska, także jest wskazanie na tą Maryję, która myślę jest ważną naszą tutaj pomocą w dążeniu do świętości. Też warto zauważyć, chociażby na podstawie tego, co działo się w Polsce 2 lata temu w Krakowie, że jest nie tylko zabawa, nie tylko tańce, ale naprawdę ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, widziałem tych młodych ludzi bardzo rozmodlonych, rzeczywiście jest, zatopionych w modlitwie. To jest fenomen w ogóle, jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy czy byli przy organizacji tych Światowych Dni Młodzieży przez lata, to zawsze jest to, że jest zabawa, ale jest moment ciszy i jest jak makiem zasiał. I to jest niezwykła taki dar tych dni, że jest czas na wszystko, ale nigdy tej modlitwy, skupienia, spowiedzi nie zabraknie. To pokazuje, że można pogodzić tak i modlitwę, i zabawę. To jest naturalne. Tak. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Zachęcam naszych widzów do śledzenia Światowych Dni Młodzieży na antenie telewizji Trwam i zachęcam do śledzenia na łamach naszego dziennika, bo będą obszerne relacje, komentarze i myślę, że będzie można się dowiedzieć wiele na temat tego, co tam się dzieje, jakie są i emocje, ale i treści głębokie, które płyną z tych Światowych Dni Młodzieży. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Naszymi gośćmi w tym wydaniu programu Warto Zauważyć w mijającym tygodniu byli redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys. Dziękuję pięknie. Dziękuję, z Panem Bogiem. Redaktor Sławomir Jagodziński, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Program prowadził Dariusz Pogorzelski. Na kolejne nasze spotkanie w programie Warto Zauważyć w mijającym tygodniu zapraszam już za tydzień. Teraz życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.